Witam wszystkich na porannej aktualizacji rynku. Wtorek, 21 dzień czerwca, środa. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, a tylko wyłącznie moje spojrzenie na rynek. No i tak zaczynamy sobie od kalendarza inwestycyjnego. Dzisiaj o godzinie 16 mamy wyznanie prezesa Fed Powella. Także tutaj może pojawić się duża zmienność na rynku i lepiej zabezpieczyć swoje pozycje w tym czasie. Dzisiaj godzina 16. Przechodzimy już teraz do wykresów. Zaczniemy od indeksu dolara, który widzimy, że się umacnia. Docieramy do ważnego oporu 102,76 czy 102,973. Jeżeli odbijemy się i zejdziemy niżej, przetestować linię trendu, możliwe dalsze wzrosty na rynku krypto i na rynku surowców oraz Forexie. Natomiast wybicie tego poziomu, no to jest osłabienie się, umocnienie się dolara i wzrosty na dolarze na pewno są oczekiwane, umacnianie się tego dolara. Niemniej jednak w tej chwili widzimy, że dolar dociera do oporu, także tutaj na pewno będzie, już była pierwsza reakcja i możemy zobaczyć przetestowanie raz jeszcze poziomu 102,275 i wejście górą. Tak, uważam, że wyjdziemy z tej konsolidacji, znaczy z tego ruchu spadkowego górą i tutaj te poziomy 105 314 będą bardzo realne. Możliwe, że przedtem przetestujemy tutaj linię trendu. Natomiast to wyjście górą i umocnienie się dolara myślę, że jest tylko kwestią czasu. Przynajmniej krótkoterminowo, tak? Podbicie na dolarze. I w związku z tym pary walutowe, które mamy euro do dolara, spodziewam, zrobiliśmy zasięg tej mniejszej zielonej korekty, o której sobie nie mówiliśmy, tak? Tutaj ona została wypełniona. I teraz następna rzecz, której oczekuję, no to jeżeli zostanie wybity ten poziom tutaj na korekcie, tak? Jeżeli ten poziom zostanie wybity, 1,09066, no to spodziewam się zrobienia zasięgu całej tej korekty dużej, która nam się pojawiła w ruchu z wzrostowym. Wiem, że ona tutaj była pierwszy raz, to jest największa korekta w tym rynku wzrostowym i spodziewam się zrobienia zakresu tej korekty. Mamy tutaj dodatkowe potwierdzenia, jak sobie zobaczymy w tym miejscu, że zmierzymy sobie od dołka do szczytu, zobaczcie 0,61 tutaj i mamy też tutaj również ZZB, czyli ten poziom dla mnie jest bardzo mocny i stąd spodziewam się odbicia i dojścia tutaj w rejony z 1,09936. Także do obserwacji poziom 1,09066, jeżeli on puści, to 1,08674 jak najbardziej realny na funcie do na euro do dolara, przepraszam. Przechodzimy sobie do funta do dolara. Tutaj też widzimy podobną sytuację jak na euro do dolara. Tutaj zasięg tej zielonej korekty jak najbardziej do wypełnienia. Patrząc teraz na wybicie, które mieliśmy, tutaj 0,61 zatrzymało. I to jest dla mnie w tej chwili najważniejszy opór. Jego wybicie. No to możliwe dalsze wzrosty i kontynuowanie w kierunku 1,29060. Natomiast do pokonania jest ten poziom. Ja tutaj nie zagrywałem pozycji krótkiej. Niemniej jednak, gdybyśmy mieli retest tego poziomu, to będę próbował się podłączyć ten ruch spadkowy. A ten ruch spadkowy może nam się zakończyć na tym właśnie poziomie tutaj tej korekty. Zaraz sobie jeszcze pomierzymy, zrobimy dodatkowe mierzenia. No, to podbicie, teraz zmierzymy sobie cały ten ruch wzrostowy od tego dołka do szczytu. I ta strefa
Tutaj mamy, jak dla mnie, strefą prowzrostową, która nam może utrzymać cenę w dalszym ruchu wzrostowym i stąd odbicie w kierunku 1,29 jak najbardziej realne na ten moment, na okręcie. Także no, spodziewam się tego zejścia ceny niżej trochę, tak? Tutaj ten poziom wsparcia przesuniemy. I tutaj jeszcze jeden. Także te poziomy do obserwacji, które wyznaczyłem. To miejsce, gdzie ewentualnie można próbować zagrywać na reakcję, natomiast ja spodziewam się zejścia ceny tutaj, wypełnienia tej zielonej korekty i kontynuację tego ruchu wzrostowego, który mamy. Złoto zareagowało nam na wyznaczonym wczoraj poziomie 1937. Również widzieliśmy tutaj odbicie z 1,29. Możliwy ponowny test tego poziomu, niemniej jednak wybicie go to jest dla mnie zejście do 1,23 i wybicie nowego dołka na złocie. Niemniej jednak ja spodziewam się tego podbicia tutaj w rejon 1,40, 1,46. No będę obserwował, co tutaj się będzie działo. Na ten moment jestem bez pozycji krótkoterminowej, bez żadnego skarbu na złocie. Nie wchodziłem tutaj na tym poziomie. Jeżeli tutaj dojdziemy, to będę tutaj otwierał pozycję długą z wąskim stop lossem. Natomiast jeżeli zejdziemy tutaj, to na pewno będzie to pozycja długa. Na tych poziomach będę opał pozycję krótkie. Te poziomy są do obserwacji, do zagrania na złocie. Obecnie tutaj na gazie ziemnym widzimy odbicie od poziomu. No nie dotknęliśmy go precyzyjnie, troszeczkę nam zabrakło 20 centów, 15 centów. Niemniej jednak ta reakcja podażowa się tu pojawiła. No i możliwe teraz zejście do 2,400. 14, 2,34 to są te dwa takie poziomy, które ja sobie obserwuję na gazie ziemnym. Niemniej jednak finalnie spodziewam się zejścia tutaj i wybicie tego dołka. Na srebrze znajdujemy się na poziomie popytowym, jeżeli on nie utrzyma nas, nie zamkniemy się poniżej 23,09,272, to kolejne miejsce, gdzie będę zagrywał pozycję długą, będzie 22,94671. Także widzimy, że tutaj i na złocie, i na srebrze jest jeszcze trochę miejsca na spadki. I tutaj będę zajmował pozycje długie pod ewentualne odbicie, tak? Te rejony tutaj 23-41 przez przetestowanie tego oporu jako wsparcia. Ropa WTI. Ropa WTI walczy na wyznaczonym poziomie. Moje zlecenie oczekujące 62271, 65267 Nasdaq, zejście do 14939 i wypełnienie przynajmniej tej mniejszej korekty do poziomu 14810. Tak to widzę na Nasdaqu na ten moment. Jest to interwał jednodniowy, jednogodzinówka 419. 14911, przepraszam, taki target na dzisiaj z małym przystankiem na 14983. Uważam, że to są bardzo realne targety i tutaj będę próbował podłączyć pod ewentualne odbicie zagranie jakieś na reakcję. To wszystko, co przygotowałem dla Was na rynku, na rynkach tradycyjnych. Pamiętajcie, dzisiaj o godzinie 16 przemówienie prezesa Fedu, także może być większa zmienność w tym czasie na rynku. Życzę wszystkim udanego dnia.
udanych tradeów i do usłyszenia jutro.